No to Biblia zapowiada wielki ucisk, że w wielkim ucisku zginą wszystkie złe religie i w Armagedonie wszyscy poplecznicy religii, czyli królowie ziemi. A tak to, jak ten świadek Jehowy, a tamten mówił, to co on mówił, to nikogo nigdy nie interesowało. A teraz mogą sobie tylko powspominać, co mówił ów świadek Jehowy, a to tamten, że drugie przykazanie było, nie będziesz się kłaniał obrazowi rytemu, co on mówił. No ale jeżeli oni wtedy nie chcieli słuchać, no to teraz być może posłuchali, co on mówił, co oni mówili. To teraz już jest jakby za późno. Dlaczego? Dlatego, że świadkowie Jehowy nie cały czas mówią o słoneczku. Jeżeli głosili Ewangelię, prawda? Rok dobrej nadziei, rok dobrej woli ogłaszali. To teraz już czas mija i oni muszą o własną skórę troszeczkę się zatroszczyć, bo gdyby Noe nie wszedł do arki, to też nas by nie było. Gdyby Noe nie zaczął budować tej arki, to też by nas nie było, a przecież oni wyśmiali Noego, wydrwili, prawda, że głupoty, Noe gadał głupoty, bo on zapowiadał wielki deszcz, który rzeczywiście zebrał się z tych par okalających ziemię, szklarnianych takich par, zapewniających temperaturę wysoką i roślinność bardzo bujną, jako pokarm też stanowiący nie wiadomo dla kogo. Nieważne. Proszę Państwa, Królestwo Boże to nie będzie głodu, nie będzie wojen, nie będzie chorób, ani nie będzie śmierci. No dokładnie tak, jak jest napisane w objawieniu świętego Jana, 21 rozdział, werset 3 i 4 wersety. Ni wapля, ni слез уже вообще не будет.